To jest pierwszy raz, kiedy w jednym z moich programów goszczę wspaniałą gwiazdę, którą na koniec zapraszam do drugiego programu, gdzie będzie wybierała suknię ślubną, żeby ją mieć na wesele w sumie, które do tej pory się nie odbyło. Więc sytuacja jest dosyć zakręcona, dynamiczna, ale w sumie ja tak lubię. Więc ja wiem, że ja się tu pojawię po swoją suknię. A może masz ochotę już dzisiaj coś pomierzyć? O Boże, to było bardzo pięknie. Poproszę. Prawda? No. Robimy to, nie? Robimy to. No, powiem Ci, że pierwszy raz się w takim wydaniu zobaczyłam. Pierwszy raz. I jak Ci w tym? To jest mi... Jest mi wspaniale, jest mi wspaniale. Ja Ci bardzo, bardzo za to dziękuję. To jest takie doświadczenie, wiesz. A jak Ty się czujesz w tej sukience? Bardzo dobrze, to jest dokładnie ta sukienka, to jest dokładnie taka sukienka, jaką sobie wizualizowałam i jaką sobie wyobrażałam. Wiesz, nie puszysta duża, tylko właśnie taka moja, taka slim. To jest... Wiesz, jak ja się w niej dobrze czuję, ale ja zobaczyłam, wiesz, się w lustrze i miałam takie, o mój Boże. Przy tobie wszystko. Fajnie, jeżeli naprawdę przed ślubem do mnie przyjdziesz i jeszcze więcej Przyjdę. Tego pomierzymy. Więc zapraszam na odcinek z Marianną Gierszewską. Dzień dobry. Dzień dobry. Moje serce się cieszy, kiedy cię widzi. Cześć. Olga, bardzo mi miło. Przyjaciółka. Tak jest. Przyjaciółka. Słuchaj, ty musisz być ważna, skoro ona cię dzisiaj zabrała. Ty w ogóle czujesz ten ciężar na sobie? Czuję bardzo mocno. No, bardzo dobrze, bo to jest odpowiedzialna rola. Dzisiaj się będą działy same fajne rzeczy, ale wiesz, będziesz musiała dobrze doradzać. Dobrze. Możesz na mnie liczyć. Tak. Słuchaj, ty wiesz, że ja daję z siebie wszystko. Ja wiem, ty dajesz z siebie wszystko, tutaj mamy doradcę idealnego. Dream Team. Dream Team. No dobra, słuchajcie dziewczyny, ja bym chciała zacząć tak, że tu przygotowałam trochę sukienek i chciałabym, żebyście po prostu troszeczkę tak sobie po babsku pooglądały, poszperały, pogadały, co o nich myślicie, która tak, która nie. I zaczniemy wtedy mierzyć, dobra? Nie wiem, jakoś brokat z tobą mi się nie kojarzy. Mnie tu ciągnie. Chociaż w ogóle bym się tego po sobie nie spodziewała. Ja też bym się tego nie spodziewała. To ty tak na mnie wpływasz. Musisz ze mną częściej przebywać. No dobra, to, jest trochę więcej, niż to, tak? Ale bardzo mi się to podoba. No i też są kropeczki. Tylko takie maleńkie. No. Praktycznie. Dobra. No i teraz coś skromniejszego? Mhm. No ja myślę... Chyba nie. To jest to, co mierzyłaś. Marianka kocha to. Wiem, kocham tę sukienkę. Ale jest zupełnie inna niż... Niż te błyszczące, które pokazałaś. Tak. No i to jest taki mój pierwotny zamysł. Ale jest koronka. To jest taki jest mój pierwotny zamysł, bo ja bardzo chciałam mieć po prostu zwykłą, taką prostą. Niezwykłą, ale prostą. Ale też, słuchajcie, ta suknia jest bardzo wymagająca, a Marianka swoją urodą totalnie ją broni, nie? No bo ja, tak mi się zawsze wydawało, że ja nie mogę mieć po prostu takiego ciężaru, nie? Znaczy okazuje się, że możesz, okay. Ale okazuje się, że w tych prostych też przepięknie wybrzmiewa twoja uroda, nie? Ona jest piękna, nie? Ja jestem w tej koronce zakochana, cudo. Ja bym zrobiła tak, ponieważ my widziałyśmy Cię w tej sukni i też znam Twoje emocje ogromne, wiemy, ale może coś, co Ci się tak bardzo podoba, powinna zobaczyć Olga. Tak. Chciałabyś, co? Koniecznie, no, pewnie. Zacznijmy sobie od niej. Dobra. A potem spróbujemy czegoś może zupełnie innego, nie? Może więcej błysku, może... Tak jest. Poszalejemy. Ale od tej zacznijmy, bo tutaj są wielkie emocje z nią związane. Tu są wielkie emocje i tutaj jest wielka... No taka jeszcze nie skonsumowana miłość, ale to jest miłość. To jest taka bardzo romantyczna. Jest bardzo romantyczna, co? Jako pierwsza suknia pokochana już przez Mariankę,
bardzo delikatny, subtelny krój, literka A na cieniutkich ramionczkach, suknia gładka z elementem delikatnej koronki u góry. Pięknie, no ta koronka tak gra dobrze. Zobacz, jaki ciekawy jest ten tył, w ogóle tak niespotykany i niestandardowy w sukniach ślubnych, że zarówno jest ciekawa przodem, jak i tyłem. Każde miejsce jest w niej takie wyjątkowe. Piękna jest ta koronka tutaj, jest taka delikatna, te guziki są piękne. Nadal ci się podoba? Tak. Masz te same emocje, to wtedy, że widzisz się Tak. No ona jest tak delikatna, tak ze mną gra. Nie wiem. Jest prosta, ale nie banalna. Tak. Mhm. Tak. Prosta, ale nie banalna. Też właśnie mam takie poczucie, że to jest jak druga skóra Marianki. Mhm. Prawda? Mhm. Poza tym moim zdaniem też są przepięknie wyeksponowane ramiona. Tak. No wiecie, że to jest taki mój. Mhm. To jest taka moja wisienka na torcie. Mhm. No dobra. Pierwsza obejrzana. Tak. Znamy już się z nią całkiem nieźle. Tak. Czas teraz na coś zupełnie innego. A powiedz mi, Marianka, bo ty zakładasz, że uroczystość będzie latem, nie? Mhm. Tak jak rozmawiałyśmy. Tak. Jak ty zapatrujesz się na taką sytuację, żeby mieć suknię zdecydowanie bardziej zakrytą od tej? Okej, próbujmy. Jasne, tak. Że tak. Próbujmy. Nie wiem, tak przyszła mi taka myśl, żeby w ogóle tak... Mhm. Okej. Że w ogóle wszystko zakrywamy. Okej, jak najbardziej. Próbujemy. Mm-hmm. Ale mnie rozochociła. Dobra, chodź, idę z tobą, muszę to zobaczyć jako pierwsza. To kiedy ten ślub? Na szczęście nie trzeba ci czarów, żeby mieć ślub jak ze snu. Wszystko, czego potrzebujesz, znajdziesz i kupisz na www.weddingdream.shop. Tu zrealizujesz każde ślubne marzenie. Nie możemy zagwarantować ci szczęścia w małżeństwie, ale gwarantujemy, że na Wedding Dream Shop znajdziesz wszystko, żeby stylowo wkroczyć w nowy etap życia. Moja druga propozycja dla Marianki to suknia w całości wykonana z koronki z długimi rękawami i stójką. To jest coś innego, zupełnie, no. Ale jest piękna. Jest taka piękna. O mój Boże, jest naprawdę piękna. To jest coś kompletnie innego, ale z moją urodą myślę, że to naprawdę dobrze wygląda. Bardzo mi się podoba ten wysoki dekolt, bardzo mi się podobają zabudowane rękawy. Ona jest też uszyta na wyższą modelkę, więc ona teraz też nie robi ci idealnej figury, bo twoja talia jest zdecydowanie za nisko, widzisz? Biust się zaczyna za nisko, talia mamy za nisko. To troszeczkę jest rzecz, która mi przeszkadza, nie? Bo jesteś tutaj taka długa i tutaj, żebym krótkie nogi, bo jeszcze leży to na ziemi. Natomiast kiedy ta talia będzie na właściwej pozycji, no to też będzie miały efekt tutaj, że jesteś, wiesz, piękna, tutaj króciutki stan i długie nogi. Lubimy mieć długie nogi, nie? No lubimy. Szczególnie lubię, bo nie mam, więc jakiekolwiek ubranie powoduje, że mam długie nogi, to kocham je. No to jest piękna, piękna sukienka, ona jest rzeczywiście zupełnie inna. Mnie zachwyca podwyższenie. Wiem, miłośniczką golfów i stójek uwielbiam, jakby kocham. I jeszcze ta koronka, no, to jest piękne cudo. Jest, co? Tak, jest piękna. No to piękna. Dla ciebie która ładniejsza? Tak. Bardzo jest ładna. Jest taka spokojna.
jest taka skromna, ma ogromną klasę. Ogromną mhm. klasę. I rzeczywiście to, co się tutaj dzieje, piękne. To jest takie szlachetne bardzo. Jakby ona jest tak silna, to jest taki statement. Ona jest silna, tak. Ach, ona tak. Zobacz, to jest Royal Dress. Dokładnie, to jest Royal Dress. Dokładnie tak. Ja myślę, że w takiej sukience nawet taka fryzura byłaby okej. Okay. Tak, oczywiście. Tutaj nie trzeba nic więcej. Tu nie można przesadzić. Mhm. Ja tutaj widzę z tą sukienką złoty makijaż. Albo takie włosy, albo w ogóle nawet takie na gładko. No słuchajcie, mamy dwie skrajnie różne sukienki. Tak. Tak. W których Marianka wygląda... Obłędnie. Niestety w ogóle. Aż nie wiem, co teraz. No, dawaj, ja się nie mogę doczekać. Z taką ona każdy kostium tu obroni. Ale jak każda sukienka robi trochę inną kobietę, nie? Tak. To jest trochę tak jak z kostiumami, jak się na planie zakłada. Zakładasz jakiś strój na siebie i nagle wchodzi inna energia, wchodzi inny rodzaj chodu, wchodzi inny rodzaj bycia. Jakby wszystko tak przechodzi przez ciebie, nie? Cały strój się staje tobą i tutaj jest dokładnie to samo. Od razu głowę do góry. Tutaj jest coś zupełnie innego. A jakie ty masz emocje w ogóle, jak mierzysz suknię ślubną? Wiesz co? To jest dla mnie takie niezwykłe, bo to są wszystko moje pierwsze razy mierzenia sukni ślubnych. Ja tego nie miałam. To są moje wszystko pierwsze doświadczenia tutaj. I czuję, że jakoś tak docieram do jakiejś takiej części siebie, której w ogóle nie znałam. Może takiej, której też nie byłam gotowa poznać. A tutaj w tej atmosferze, w tym miejscu i przy tobie jestem gotowa na to. I to jest wielkie. To jest wielkie doświadczenie dla mnie. I tu, w tym miejscu, chcę się te sukienki mierzyć i chcę się iść na swój ślub, iść na swoje wesele. W Mariance bardzo nadal zaskakuje mnie jej ogromna dojrzałość i to, że znajduje taką głębię w każdej sytuacji. I ja zawsze o tym mówię, że wybór sukni to jest ważny moment w życiu kobiety, ale ona to tak pięknie ubrała w słowa i odniosła do swojej osoby, że po prostu aż miło tego słuchać. Marianka wcześniej chyba tak nie mówiła. Właśnie miałam, tak, ja miałam wspomnieć, że przecież ty nie byłaś osobą, która jakby chce, a jeszcze w ogóle taką bogatą sukienkę, że nie było potrzeby, a tu się okazało, że potrzeba się wykreowała. Tak? Idziemy tutaj do Izy pomierzyć. Zdziwił cię ten telefon? Tak, tak, bo to było takie nie jej. Jak to? Widzisz, no. Bardzo się ucieszyłam. No i byłam trochę podekscytowana, bo tak jakby na swój ślub też nie miałam sukni ślubnej, więc jakby to było dla mnie takie egzotyczne, że suknia ślubna, jak to będzie, co mi się spodoba, czy to będziemy kooperować, jakby nasze wybory, jak to wszystko będzie wyglądać. No. A tu się okazuje, że no, bo jednak... Iza jest trochę magiczna, jeżeli chodzi o tematy okołoślubne. To jest, ja Olce powiedziałam przez telefon, że Iza zrobiła ze mną coś takiego, że po prostu teraz jestem gotowa na to, żeby mierzyć suknię. Co więcej powiedziałam do Olgi, Olga, bo Olgi wesele było, Olga była w ciąży, tak. Ta sukienka też nie była do końca weselno-ślubna, więc ja brązowa w groszki. Nie! Tak, nie do końca weselno-ślubna, brązowa w groszki! Iza cię zabije za to. Ale umówmy się, śnieżno-biała sukienka z brzuchem pod nosem, to też się gryzie jakby, no nie do końca. To ósmy miesiąc, nie? Mhm, tak, to był, no. Już wchodziłam dziewiąty. Mnie się wydaje, że tak ważny dzień, tak ważny czas zasługuje na takie domknięcie, na takie ten dzień się wydarzył, on był ważny nie tylko dla mnie i dla Miłosza, ale i dla całej naszej rodziny. Ale wtedy wy tylko mieliście okazję go celebrować i to już też było dla was takie wyjątkowe, tak, tak. I bardzo wasze i takie bardzo dzięki temu też intymne. Intymne, dokładnie. Ale teraz czas, żeby się tym trochę pokazać, podzielić, nie? Dokładnie. Pokazać, podzielić, zabrakło. Zaprosić innych do tego, żeby się ucieszyli wspólnie z nami. Dokładnie tak. O Boże, no niech się cieszą i niech podziwiają pannę młodą.
No to co? Mierzymy dalej. Mierzymy dalej. Zapamiętałaś się w tym Zapamiętałam. Roku? Zrobiłam sobie zdjęcie swoją pamięcią. Dobra, no to lecimy dalej. Tak, tak jest. Podwijam kiecę i lecę. Trzecia suknia to suknia okroju niewielkiej księżniczki z długim trenem i przepięknymi zdobieniami na całości. Co więcej, jest tam dużo przeźroczystości. Jeszcze się nie widziałam. No. O wow. O wow. Co myślisz? Odebrało mi mowy. Wow. No miałyśmy już 9 na 10, miałyśmy 10 na 10. To jest... Czekaj, jeszcze nie ocenia, jeszcze popatrz. Nie tak szybko znowu odbywa, to dobrze, to dobrze. Podoba mi się. Podoba mi się. Mi tak naprawdę chyba to się najbardziej podoba z tych wszystkich, chociaż też w życiu bym nie powiedziała, że... Tak? Tak, tak. Jest taka wielka i taka świetna. No ona jest najbardziej chyba taka ekspresyjna, nie? Mhm. Taka jest z przytupem. Dekolt jest duży, jest zaznaczony. I teraz w ogóle myślę sobie, kurczę, a może będę miała jedną sukienkę na wejście? Okej. Okay. A drugą potem? Nie poznaję. Mm-hmm. Ale my się znamy krótko, wydłużaj. Ja szczękę z ziemi zbieram, naprawdę, jakby... Dobra, jaki to jest numerek dla ciebie? I tak ciśnie mi się na usta takie określenie, że Mania wygląda w niej, to jest taka, ta suknia, to jest taka piękna oprawa diamentu, jakby takiej... Tak, wow. No, tak cię jakby... Pięknie w niej błyszczysz. Jest zupełnie inna, ale bardzo mi się podoba tak samo. Czyli dla ciebie, Olga, ta jest numerem jeden? Tak, tak, tak. Jest taki piękny pierścionek, złoty, z diamentem. No, gra wszystko idealnie. Jezu! Mhm. Ale ty w ogóle zobacz, jakie plecy są piękne, bo ty ciągle tak, myślisz o tym, zobacz. Piękne są. Piękne są. Bo w pierwszej też dla ciebie było ważne, że tam na plecach coś takiego fajnego, fantazyjnego. Tutaj też te podwójne ramionczka fajnie grają. Hmm. O Jezus, no nie wiem, kurczę, pierwsza albo trzecia. Zostawisz nas w niepewności, tak? Mhm. I chcesz, żebyśmy na finale obie zbierały szczęki. Czekam na to. Ja ci, na przykład ja nie jestem w stanie ci powiedzieć, która. Nie jesteś tak w stanie? Tak zupełnie serio. One są tak skrajnie różne, a to zabawne, tak do ciebie obie pasują, że nie wiem, którą na twoim miejscu bym wybrała. Znaczy, mam takie wewnętrzne poczucie, że ta pierwsza jest taka bardziej twoja, że to jest twoje bardziej naturalne środowisko. Ale jakby rozmawiamy o wyjątkowej sytuacji w życiu, o wyjątkowym dniu, o wyjątkowej stylizacji. Tak. Nie szukamy czegoś, czym będziesz czuła się wygodnie i swobodnie. Dokładnie. Szukamy czegoś na ten dzień, podkreślającego, wiesz. Więc może jednak trzeba troszeczkę zaszaleć z tą stylizacją. Mm-hmm. Okej, okay. Słyszę to. Olga? Tak. Olga, teraz ja ty. Myślę... Słuchaj, ona nas testuje normalnie. Myślę, że to jest, tak jak powiedziałaś, wyjątkowy dzień. Mhm. I trzeba się czuć wyjątkowo. I jakby jeśli czujesz się wyjątkowo w tamtej poprzedniej, która jest spokojniejsza, a bardziej do ciebie pasuje, jakby ty tak twierdzisz i... Dobrze, że to dodałaś w ostatniej chwili. Co to się dzieje? To super, bo jakby to ty musisz czuć się pięknie, wyjątkowo, ale jak widzę tą sukienkę, jak ona błyszczy, jak w niej wyglądasz i jakie ona robi wrażenie, bo to ona robi takie, to jest takie wrażenie, wow, patrzę, bo tamta jest, pasuje do ciebie, jest stonowana, jakby zobaczyłabym ją i powiedziałabym, no to Mania by ją wybrała, ale to jest takie wyjście poza strefę komfortu trochę, co? Takie, wiesz... Chcę więcej. Okej, okej. Okay.
Ile mam czasu na podjęcie decyzji? Jak ja ci nie zazdroszczę! Ja wiem. Taki piękny ja sobie też dzień, nie zazdroszczę. Ale jednak... Najpierw sobie zazdrościłam, no tak. Bo mierzę suknię, nie, no jasne. Teraz sobie nie zazdroszczę. Wszystkie ci na początku zazdrościłyśmy, a teraz nie. Tak, dokładnie. A teraz tak sobie sama. Jeśli miałabym wybrać taką idealną sukienkę, no to zdecydowanie ta ostatnia byłaby pierwszą, na pewno. Dla Marianny, dla mnie dwójka. Zrobimy tak, ponieważ wiem, że nie masz tej pewności, my ci pomogłyśmy raczej średnio. To przekazuję cię teraz w ręce moich ekspertów, oni zaczną działać, ty jeszcze będziesz miała moment, żeby podjąć finalną decyzję. Dobra. A my będziemy się trząść z niepewności, tak. Co to będzie. Dobrze, tak zróbmy, tak zróbmy. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę, leć Marianko. Lecę. Królowo nasza. Czas na finał. Czas zobaczyć Mariankę jako pannę młodą z prawdziwego zdarzenia. O tak. Nie COVID wersja, tylko najlepsza wersja panny młodej. Przed nami wielki finał. Jestem bardzo ciekawa, czy odbicie, które za moment zobaczy w lustrze Marianka, spełni jej wszystkie oczekiwania i będzie takim lookiem, który będzie chciała odwzorować w dniu swojego wesela. Tak. Makijaż, włosy, wianek. O, to jest to. Słuchaj, sama sukienka powodowała u ciebie przyspieszone bicie serca. Tak. Co będzie teraz? Ja już teraz czuję. Czekaj, ja już teraz czuję moje serce. O Jezu, ja też. Więc proszę cię, przeżyj to. Weź to na spokojnie. Oddychaj. Jesteś gotowa, żeby się zobaczyć? Jestem gotowa. Lustro należy do ciebie. O mój Boże. Czy to jest tak, jak sobie wyobrażałaś? Nie, jest lepiej. Jest lepiej niż sobie wyobrażałam. Jest zdecydowanie lepiej. Jest. Nie chcę ryczeć, bo nie chcę, żeby mi się rozmazywało tu, ale jest przepięknie. Jest przepięknie, tak bardzo ci dziękuję. Zobacz na nią. Czy ja się tulić? Mogę? Właśnie nie wiem, czy mogę... Czy jak nie... ci pozwoli. Dobrze, ale bardzo, bardzo ostrożnie. Pięknie wyglądasz. Pięknie. Dziękuję ci. To jest taki look jak z jakiegoś katalogu po prostu. Tak. No tak się czuję. I to jest tak piękne, tak spójne, tak twoje. Tutaj nie ma ściemy, fałszu, przebrania, udawania. Tak. I w ogóle ta suknia nie jest twoim kostiumem. To jest po prostu twoja druga skóra. Skóra, nie? Mm-hmm. To samo czuję, po prostu czuję, że ojku, wszystko jest tak, jak ma być na swoim miejscu, suknia jest przepiękna, dopełnienie tym wiankiem to jest strzał w dziesiątkę, naprawdę. I to jest moje, nie 10, ale 11 na 10.
Yeah. Piąteczka. Patrz, jak jej dobrze doradziłyśmy. Żadna z nas tej sukni nie chciała. Ale powiedziałam, zmieniam zdanie. Nie, jest bomba. Numer jeden. Tak, no moja droga, cudowny czas i wspaniałe wybory i tego ci gratuluję. Wybrałaś super faceta. Teraz tak, to potem wybrałaś sobie super romantyczny mini ślubik. Tak. A teraz wybierasz sobie przepiękne wesele, które będzie po prostu waszym statementem miłości, radości i my będziemy mogli w tym uczestniczyć. No ja mam nadzieję. Znaczy ona na pewno, ale ja też nie? No tak, no oczywiście, że tak. Czy może być lepiej? No chyba nie. Buduj swój biznes razem z nami. Od teraz możesz przystąpić zupełnie bezpłatnie do naszej bazy ślubnych specjalistów. Jeśli prowadzisz salę weselną, zespół muzyczny, cukiernię, kwiaciarnię, wypożyczalnię aut czy jakikolwiek inny biznes z branży ślubnej, dołącz do nas już dziś. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek i masz ochotę na więcej, sprawdź moje wcześniejsze materiały i koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Wtedy nie ominą Cię żadne nowości. Do zobaczenia za tydzień!